Białotuła Kijana, przewidziane na scenę letnią, a będą przesunięte na przyszły rok z powodów oczywistych budżetowych. Natomiast o której więcej powie autor adaptacji, zresztą obsadowy, bo ja tutaj mam taką zasadę, że nie tylko w tym teatrze, ja myślę, że to pewnie są wielu teatrach takie zasady, że no, przyjmuję obsady od reżyserów, bo uważam, że sam mam dużo kłopotów ze swoimi obsadami w tym innym teatrze, więc poprosiłem o obsadę pana Andrzeja. Pomyślałem, że sami się tak zdarza, że czytając tekst, myśli się o tych samych aktorach. I propozycja odtworzenia pana Rafała Kowala w roli samego mnie absolutnie ujęła. Pozostały też osoby, tylko pani Dorota Rudki, pana Macieja Wiznera i Szymona Cędrowskiego, więc podpisałem obsady, to że tego wyczy pani Sabina Cytryńska, autorka scenografii i kostiumu. I myślę, że w tych pierwszych próbach, które w pierwszej próbie, bo widziałem wczoraj, że dobrze się stało, że sami będzie miał swoją prapremierę tej adaptacji na naszej scenie. Także panie reżyserze, pan jest tutaj teraz przyjmie szałeczkę. Czego zacząć? Skąd zostały dzisiaj? To jest, proszę Państwa, najszczerzej. Moja miłość to mienia ten tekst, ta historia. Wraz z autorem muzyki właśnie w Kofie Strzeniowskim mieliśmy na tym 17 obejrzeliśmy Romana Wilhelmina w klasie telewizji. To był ostatni tekst, który zresztą do życia zdążył Wilhelmin zagrać. I potem myśmy przez miesiąc z kawałkiem jeszcze, w szkole jeszcze parę osób obejrzało ten teatr, po prostu rozmawiali ze sobą, tym samym Elemanem, który był człowiekiem kompletnie innego świata. Przecież to był 90 lat, to się patrzyło się na historie, w których ktoś panią kupuje, drogo sprzedaje, czyli spekuluje, jak z takim pobłażaniem pewnym, co na tym dotyczyło, to był jakiś gorszy, miły zachód. My byliśmy ideowo w zupełnie lepszym świecie. Z tym też pobłażaniem naprawdę przesadzam. Niemniej jest to tak wymyślona historia, która występuje i za niepostrzeżenia głęboko na długi czas. Na długi czas, bo ja po wielu latach z okładem 18 następnych zastanawiałem się, jakim właściwie się tak wypowiadać. Proponować jakiego spektaklu. I zadałem sobie właśnie takie pytanie, co mi w duszy grać? Jest coś takiego, co gdzieś właśnie rezonuje. I to nie posilamy spotkanie, przecież to jest Ken Hughes. To wciąż jest dziwne wspomnienie. Zacząłem zastanawiać się nad tym tekstem, jak to dzisiaj wyglądało. I zdałem sobie sprawę, że to właśnie jest chyba dopiero ten obecny nasz czas, właściwy do takiej kompletnej decyzji tego rodzaju historii. Że już nie ma w nas tego poważania dla świata handlu, dla wolnego rynku, bo żyjemy w nim od lat 20 z kawałeczkiem i wiemy, cóż to oznacza złego i dobrego żyć w kapitalizmie, mówiąc tak brutalnie. A więc tego samego i różne postaci, z którymi on boryka się przez swojej historii, odczytujemy to znamy na co dzień, znamy z autopsji. Sami często tak działamy. Wszyscy jesteśmy kupującymi i sprzedającymi. Przecież takie jest nasze życie. Nie ma wolności z tego układu. I dlatego daję sobie pewne nadzieje na to, że ta historia może ująć. Czy tak będzie? Pokażę się w tym. Cóż, może Państwo się jakieś pytają, ale łatwiej może będzie nam rozmawiać. Ja bym tak bardzo długo. Ja nie chcę. Czy Pani Marzena mówiła, że będzie czas też na rozmowę nie w głowie, tak? Ja w krótkim pytanie, dawno nie byłem w stanie dopiero wyciągnąć Zaskiego do Pana Hillego. Jakiś czas temu był wypowiadany Pański debiut w postaci na naszej scenie, w postaci sztuki o Rynie. Na jakim etapie
w tej chwili... Już opowiadam, to jest krótkie pytanie. Znaczy, odpowiedź jest krótka, bo musi być taka. No, dyrekcja ustaliła, dyrekcja ze mną ustaliła, że premiera będzie się 10 stycznia, bo przynajmniej 10 stycznia 2014 roku. Czyli to wcale nie tak... długi czas. Problem zaczął się już po premierze. Moim zadaniem jest napisać ten tekst do, tak umawialiśmy się z reżyserem i z dyrektorem, do powiedzmy 20 września. Do końca. Znaczy, oddać gotowy, żeby już oni żeby zrobili kopię do twarzy i żeby mogli czy wejść w górę czytane. No i mogę powiedzieć, że koncept tej opowieści polega na tym, żeby opowiedzieć o ostatnich chwilach pobytu Witolda Dąbrowicza w 1939 roku. Bo wiemy, że skąd wyjeżdża, ale dokładnie możemy pokazać palcem, z jakiego nabrzeża ten statek pochodził, którym już nigdy, znaczy to jest szokujące, że Dąbrowicz już nigdy do Polski nie wróci, prawda? Chociaż nie miał takich planów, ale tak go życzyłem. No i teraz, cóż mogę powiedzieć, no na razie to wszystko jest w pewnych szkicach i pomysłach. Ja zacznę to tak gorąco pisać, czyli ostro, gdzieś w czasie wakacji. Myślę, że już w połowie czerwca. Teraz kończę katorżniczą powieść długą i drugą, której nie mogę przez lata skończyć, ale to jest warunek, żeby zacząć następny, bo jak się jedno rozgrzebie, to potem drugie. Dla teatru ta sztuka będzie gotowa, jak mówię, w połowie września. No i tyle. No, to nie będzie sztuka o Gdyni jako bohater, jako jakiś szczególny temat, ale oczywiście wszystko się rozgrywa w Gdyni. To jest dnia przedwojenna, tuż przed zatonięciem Titanica, czyli Europy, to będzie katastrofa. No i niewątpliwie to tło będzie ważne. Ja już zbieram różne tam znaczki, ciekawostki i tak dalej. No ale jak mówię, głównym bohaterem będzie Dąbrowicz i jako od niego się cała historia, nie wiem jaka reszta się na to zgodzi, więc uczenie transatlantyka tam, no to no i kurtyna, no i zobaczymy jak to będzie. Jedno pytanie do pana dyrektora artystycznego. Powiedział pan, że to wyjątkowo zgrało się pańskie wyobrażenie o twórcach rund, twórcach pana Majkowskiego i w związku z tym szybko pan podpisał salę. Czy to znaczy, że czasami bywa inaczej, że pan dyktuje obsady reżyserom? Bywa tak, że jeżeli to się nie jest takie, jak się to wyobrażam, to zawsze jest ze mnie coś takiego, że po to zapraszam reżysera, że on decydował o spektaklu i o obsadzie. To z tego głośno nie mówię, że inaczej go obsadził. A tutaj w związku z tym, że mi się tak ta obsada spodobała, to głośno mogę o tym powiedzieć. Tak, to oczywiście przyjmuję to i jest jedyne kryterium takie, że żeby to była obsada złożona na zarób tego teatru, no bo to jest teatr repertuarowy, teatr, który powinien się swoją obsadą w jakiś sposób zadowolić. No to tyle, to nie, bo wiem, że to jest w ogóle niepotrzebny przypadek, gdzie dyrektor artystyczny wykupuje się sprawa, ale to się zakończy dla spektakli, dla przedstawień, bo wiem, że Wygum Kigner mówił, że obsada to jest połowa reżyserii. Może to nie jest do końca tak, ale blisko połowa, bo to jest tam myślenie o ludziach, o rozdzieleniu tematów, tak powinien się o tym też mówić dzisiaj. To tyle o obsadach. I krótkie pytanie do pana reżysera teraz. To wyjątkowo muzyczna i myślę umuzykalniona obsada. Dorotę Rulkę wszyscy doskonale znamy. Rafała Kowala niestety nie wszyscy znają z tej strony muzycznej, bo on pisze dużo muzyki teatralnej. Pozwoliliśmy sobie raz przyznać mu nagrodę za muzykę do spektaklu Natura z polskiego teatru Zajca. Pan Maciej Wizner też dał się poznać wokalnie ciekawie. A skoro Szymon Sendrowski gra żonę Anny German, no to... Chyba wyjścia. Tak. Dwa pytania, no, o tym trochę powie pani Sabina, bo wiadomo, że my nazywamy to tak szumnie małą sceną Teatru Miejskiego, że żadną małą sceną nie jest, to jest swoje i które musi być przez scenografów potraktowane jak taka przestrzeń dla nas, którą można zaaranżować, zaprogramować, no i coś z nią zrobić. I może pani powie kilka słów, bo ja pani wykonała ogromną pracę, ta przestrzeń się jakoś tak nagle zmieniła, to ogromniała. Ja widziałem bardzo wiele przedstawień, ale myślę, że ta scenografia, no, ja zobaczyłem po raz pierwszy po montażu, to zrobiła wrażenie. Ta scenografia jest też podstawą naszych
trudnej sztuki, spotkałem się z trudnej sztuki rezygnacji, tak na pewno, bo w pierwotnym zamiarze oczywiście marzyliśmy sobie, ja marzyłam, jakby wybudować sobie całe mieszkanie kompletne z kuchnią, łazienką, całymi wnętrzami, ale oczywiście po pierwsze okazało się to niekonieczne dla akcji, a po drugie rzeczywiście przestrzeń mała naszej małej sceny ograniczyła, ale też jakby uruchomiła wyobraźnię i dzięki temu udało nam się znaleźć takie rozwiązanie, w którym rama okna będąca właściwie najważniejszym, najistotniejszym elementem scenograficznym tak naprawdę była, żeby nie zdradzać niespodzianek, w jaki sposób ona gra i w jaki sposób jest wykorzystywana. I tak naprawdę myślę, że oprócz normalnych sprzętów domowych, które się na tej scenie znajdują, które grają, to rzeczywiście to okno i ta rama jest takim bardzo teatralnym elementem. Ona buduje rzeczywiście, mam wrażenie, dobrym z tego słowa pojęcie, taką starą przestrzeń scenograficzną. Na tym nie zależało. No cóż, zaprezentuję Państwu teraz po konferencji takie dwa wyniki. Spektakulujemy na trzecie, jak to pracuje. Wierzę, że się zachować. Za chwilę się nie zanotuje się. Żeby zobaczyć o tych kwestiach muzycznych, które pan redaktor pytał. No, to jest niesamowity komfort mieć taki muzykalniony zespół, bo faktycznie Rafał, mówimy, to jest twórca muzyki do spektakli, to jest też grający całkiem naprawdę nieźle na fortepianie i muzyce. I to spektaklu na żywo, który jest wykazany z rozmaitych źródeł i punkt playbackowych jest miejsca na żywo i jest śpiew, to myślę, że jest bardzo, bardzo atrakcyjne dla widza. Maciej Wizer, Szymon Sędrowski, to jest mało powiedziane, że to jest, mówimy, są role budowanowe, ale jakże odpowiedzialne i jakże niesamowicie wysmakowane w tej kreacji końcowej, proszę Państwa. Ja założę, zrobię to może dziś jeszcze nie, bo czasu nie ma, ale jutro fanpage na Facebooku tych dwóch postaci, bo to jest po prostu Joker Joe i Joker John. Tak rozem Mocniej, bo głębiej. Maćku, ja chciałbym, żebyś tutaj odniósł się, jak tutaj przebiegła, jak w twojej ocenie wygląda ta robota, którą kończymy właśnie. Zaczęliśmy sobie na papierze, tu jakiś drugi plan. No, nie za dużo opowiadać o tej... Wrażenie, wrażenie, bo mówię tak, że jest niespodzianie. Jak wygląda nasz z Szymonem udział w tym spektaklu, jako... My, Joker John i Joker Joe, czyli wsparcie muzy samego Lermana, którą jest jego dziewczyna Patti, Dorota Lulka, z którą, no, z którą on cały czas próbuje się spotkać. Czy ona z nim? Czy ona z nim właśnie próbuje się spotkać, sami cały czas rozwleka. No rzeczywiście szukaliśmy, pozwoliliśmy sobie na wiele. W różnych estetykach się poruszamy. Mam nadzieję, że to wszystko będzie przekonujące. Nic więcej nie chcę powiedzieć. Cieszę się na niespodzianki, którą Państwu zrobiłem. Dziękuję tylko o muzykalności. Właściwie, bo tylko Maćku zaraz to powiem. Zacznę od Rafała, który pracowałem dwa razy. To jest drugi raz w dużej roli marinerską i pamiętam taką rozmowę na Darze Złoża podczas drugi z jest tej. Pisana jest ta harmonia, to tak nie można to podłożyć dźwięku, to będzie lipa, nie tą harmonią wejdzie, a Rafał mówi, a ja ci to zagram, potrafi na harmonię, no pewnie. I od razu za wszystkie piosenki odejście, zaczynam na żywo. Z Maćkiem jest taka historia, że był młodziutkim studentem na wydziale aktorskim Krakowskiej Szkoły Teatralnej z Filią we Wrocławiu, no i ja zagrał w Teatrze Polskim z Arkadii Gusa i nie mówił nic, ani nie grał. Bo to minęło kilka lat, to zobaczyłem tylko przedstawienia, jak tam już śpiewał, i nawet po śląsku śpiewał, tak, po śląsku Bytkieńskiego, no i jak widać, daje sobie świetnie radę, który tatuaże Kaszubki, tak, Kaszubki do Sporu z kolei. No, o Dorocie, no, to, no, to zobaczcie Pani, zaraz już pragnę, prawda, Dorotę, wiecie, to jest tak jak ja, że jest to, nie wiem, jak to jest.
Teatrze Polskim dzisiaj. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że no, praca nad tym, oni byli wszyscy takim mikrozakonem, bo gdzieś tam się z tym spotykali po salach klub, tam nie wiem, macie jakieś próby, czy nie macie? No tak, tak, bo tu na dużej scenie były próby przeszkolego zwojenia. No i potem Rafał Kowal mówi, że on teraz te części już się załóż. Tak, może z tytułem błędu, bo pewnie się już zbliżamy do tej powoli godziny. Ja generalnie powiem Państwu taką rzecz. Zajmuję się realizacjami filmu, byli teraz w teatrze, myślę o rozmaitych formach, ale w każdym projekcie zakładam sobie jeden cel, żeby nie zgubić wszelkich działań, które prowadzą do tak zwanego efektu artystycznego, to jest jedno zamierzenie, ale drugie zamierzenie, trafić do możliwie szerokiego odbiorcy. Na pozór są to działania wypuszczające się. No i przez wiele lat zewnętrznie w sobie deklaruję nad tym, myśląc o spektaklu sami, teraz, w tym momencie, dziś, jestem spokojny, nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Wydaje mi się, że być może trochę się udało tutaj coś. Przed premierą. Tak. Mówię o sobie, mówię o moim wrażeniu w tym momencie. Ja, że tak, masz takie wrażenie, że to bardzo cieszę, bo ja w ogóle uważam, że teatr, który ma taki rozbieg między publicznością, a tym, co na rzeczy na festiwalach pokazuje, to jest jakimś wielkim kłamstwem, który jest specjalnością polskiego teatru, że to wyliczenie się z widowią z taką podstawą tego minionego okresu, że bo państwo i tak zapłaci, bo ten minister i tak dołoży teatrowi, bo zaprzyjaźniony z teatrem, prawda, kolejny milion czy dwa miliony, mimo że teatr plajtuje, bo o nic tego nie chodzi, mimo że spektakle są festiwalowe, ale są zarazem siedzibie grane. Ale ja myślę, że to się z czasem skończy, bo to po prostu nie mówię, to jest jedno wielkie kłamstwo, bo jednak nie głosuje na spektakl. Ja teraz sobie wyjadę się swoje odpowiedzi tutaj. Może być fałszywe, to słusznie pan rektor mówi, nie powinniśmy pewnych rzeczy wygłaszać. Ale chciałem właśnie ale jest niemalowane drewno, więc możesz trzy razy puknąć. Jeszcze niemalowane też. Naprawdę oddaję Państwu teraz coś, znaczy stoi dużo pracy zespołowej, w sekcjach indywidualnej, przemyśleń paroletnich. I jestem w tym momencie jakoś spokojny. Praca wyprowadziła nas do efektu, który naprawdę możemy Państwu pokazać. I jeszcze można powiedzieć, wierzę, że ogólnie, to też brzmi historia Samiego, bo Sami będzie pokazywany także na małej scenie na Teatrze Letnim, na plaży w Orłowie. I zaczynamy w ostatni weekend czerwca. Nie wiem jeszcze, bo to trwają rozmowy, znaczy wiadomo, że będą pieniądze, czy będzie zachwyt samą sceną, bo to umożliwiło wygranie przedstawień nawet przy małym deszczu, bo widzowie już mogą mieć pretensje, że nie. Nawet teraz ale możemy siedzieć, albo po wyjdzie spektakl po 20 minutach, no ale są mikrofony, którzy nie mogą wydać i wystarczyli 150 tysięcy, jak mówiłem w przyszłym roku, oddając pieniądze za bilety albo z deszczu. I ten plan na tę scenę tegoroczną jest bardzo duży, bo zrobimy takie osobne spotkania, ale też dla Państwa informacji, to są trzy spektakle na. Czyli zaczynamy tangiem Piazzolla, to są 8 przedstawień było odwołanych w deszczu, więc mam nadzieję, że tutaj mamy duże szanse widoki. Potem będzie to wersja zrobiona dla plaży Woody Allena Boga. Nie wiem, czy to będzie Poseidon zamiast Zeusa, ale będzie to komedia, bo były wyraźne głosy rok temu, że nie mamy komedii tam na plaży. No i lata nieśmiertelne, piękne lata 20-30 na przedniej części tej prezentacji, na dużej scenie. We wszystkie środy gramy na małej scenie od lipcu i do połowy sierpnia zagrać to sami, mówię o które się rozumiem, sami, na zmianę z Bogiem Mordu, a na darze pomoże idąc trafiem, bo wznawiamy do 27, już mamy sprzedany pierwszy spektakl, mamy zamiar to jeszcze zagrać w przyszłym sezonie, na darze pomoże i nie oddamy darze pomoże i we dwa sezony mamy. Przygotowujemy się do premiery kolejnej na ten. Bo nie mamy małej sceny i myślę, że to jest świetna przestrzeń. Bardzo dobry punkcie Gdyni. Póki nam się jakaś nowa scena nie pojawi, to chciałbym, żebyśmy na byli obecni. Czyli będzie 6 propozycji na lato. Przede wszystkim dla turystów, bo to jest prawie 60-70% to są ludzie, którzy przyjeżdżają, a to jest promocja teatru.
I sprawa, jestem pani Marzena? I właśnie proszę pani Marzena, ja bym pani powie kilka słów, bo mamy, zapowiadamy się zgłoszenia do Nagrody Gdyńskiej Dramaturgicznej, proszę. Zakończył się pierwszy etap konkursu Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną do końca marca. Autorzy teczki w tym roku bez żadnych nieprawidłowości formalnych. Wszystkie zgłoszenia były prawidłowe, wymagane 3 egzemplarze, wersja elektroniczna. Generalnie wszystkie sztuki nadesłane, a było ich 166 w tym roku, w zeszłym roku 163, więc bardzo podobna liczba. I myślę, że możemy taką uznać już za pewną normę. Zostały już dane pod obrady Komisji Artystycznej, która teraz te wszystkie sztuki czyta. Wybiera 42 tytuły, to jest około 25% wszystkich nadesłanych tekstów. I czyta ten sam skład, który czytał w roku ubiegłym, czyli pan Wojciech Owczarski, Bogdan Ciosek, szef raportu, i Ania Dalewska-Uberman, która jest również sekretarzem kapituły. I zobaczymy, co wśród tych 42 tekstów wybranych się nam zaprezentuje. Mogę powiedzieć, że ten pomysł z tym, żeby do konkursu zostały dopuszczone sztuki, które miały już swoją prapremierę, myślę, że się sprawdził, bo nie dosyć, że jest więcej sztuk, ale że rzeczywiście zauważane są te najbardziej ciekawe, tak jak Małgosi Cikorskiej-Miszczuk w zeszłym roku Popiełuszko, którego realizacja była w raporcie. Tak, w tym roku parę prapremier, które odbywają się teraz lub będą się jeszcze odbywać do listopada, kilka takich sztuk mamy. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. Więc no, czekamy po prostu teraz na to, co Komisja Artystyczna nam przedstawi. Państwo, krótkie, ale ważne pytanie do pana dyrektora. Czy artykuły w niektórych lokalnych wydawnictwach na temat budżetu Teatru Miejskiego to był daremny żarek, różny wróg i znacząco nic się nie zmieni? No, ja mam nadzieję i tak, tak mi powiedziano, że jest to wypadek czy prawda, a nie tegoroczne. W związku z tym te wszystkie, no to był bardzo kłopotliwy moment dla mnie, bo musiałem pomiędzy reżyserami, takimi jak Kilian czy nasze Bradecki, bardzo zajętymi, no po prostu przepraszać zwyczajnie i przesuwać te terminy. Bardzo żałuję wiersy, które miały być, właśnie Goldeniego, o którym wspomniałem, ale to jest wszystko na przyszły rok przesunięte. Wierzę, że to była, bo to jest i tak budżet bardzo mały, był zawsze tego teatru, a minus to, to jaki to też nie jest to, że dzisiaj o tym mówi, bo nagle raport, który by nie miał 300 tysięcy mniej w tym roku niż Ale ministra dostaliście. Tak? Dostaliście od ministra też. Ale nie, niż od tego. Rok temu było 300 tysięcy, teraz 200. I od miasta mniej z tego, co się robi w sytuacji kilkuset milionów, kilkaset milionów mniej, to, to przecież taka suma jest 7 minus 300. To trzeba się bardzo gimnastykować, żeby cokolwiek zrobić, a przecież koszty przewozu dekoracji. No teraz chcemy się wywiązać z jakichś ustnych zobowiązań, żeby wydać wspólnie z Uniwersytetem Książki, gdzie było bardzo wiele ciekawych artykułów o Głowackim, to chcemy wydać, będzie promocja książki, wziąłem bohatera publikacji Głowackiego na raporcie. No też właśnie jakieś spotkanie mamy z panią szefową wydawnictwa uniwersyteckiego. Ja wtedy spędziłem pół dnia w Banku Nordea, także wydawałem na celu. No to szukamy tych pieniędzy, zobaczymy jak to się dalej ułoży. O raporcie to będziemy więcej wiedzieli, wszystko powiemy na spotkaniu już po urlopie, na konferencji poświęconej raportowi, wtedy będzie wiadomo, jak te finanse wyglądają. Na pewno jedno chcę jeszcze w tym roku zrealizować, żeby też przygotować tutaj, nasz zespół przygotuje finalistkę zeszłorocznego Nagrody Gdyńskiej Dramaturgicznej, wybraną przez reżysera, który zacznie próby w czerwcu i mam nadzieję, że na raporcie to pokażemy. Będzie Joanna Królowa-Szalota z reżyserii Waldemara Radziniaka. Jak jeżeli raport mamy, no to jest, to jest tak, to jest między poprzednimi życzeniami, pewnym poczuciem goryczy, że tak jest, jak jest. No i z nadzieją, że może coś tam się nagle zmieni, ale a jak nie, no to że będzie ten raport krótszy i uboższy. Poza tym chcemy wrócić w przyszłym roku, w 2014 roku do terminu majowego i dla Gdyńskiej Nagrody i dla raporty. To po pierwsze dużo szczęśliwszy okres dla festiwalu, piękniejszy czas Gdyń, dla teatru jest w ogóle zbawienny, bo maj to już jest końcówka sezonu przed sceną letnią, a listopad to ja tracę najlepszy miesiąc na festiwal.
i trudno, że ten test i alkohol, że nie możemy dać swoich rzeczy, a majka jest zakończenie sezonu, pokazujemy spektakl, jest pełna zgoda w tej sprawie, no ale też będziemy mieli krótszy okres i mam nadzieję, że finanse lepsze na to, żeby od tego listopada zaplanować raport na maj 2014, ale to nie warto. Dla dobra tego festiwalu i też dzięki nagrody, że to jednak nie chcemy tego rozwijać, to musimy zawsze połączone. Jeżeli macie realizatorów spektaklu,